Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Diablo 3. Aktualnie jesteśmy w kraterze, musimy tutaj przejść pierwszy poziom. Ziemia ugina się tutaj niczym ciało. O, coś... Pani żądzy. Potrzebuję twych wielkich zdolności. Wypełznij z zakątka rozkoszy w płonącym piekle, w którym się mościsz. I przyprowadź swe cudy. Lecz uważaj. Wróg dowiódł swej przebiegłości i siły. Jednak dla ciebie śmiertelnicy zawsze byli łatwym mitem, nieprawdaż? Chodź na mnie! To ja tu jestem przeciwnikiem! Te ilości stworów zaczynają być naprawdę przytłaczające. Ale nie idzie nam najgorzej. Rozkładaj się i gnij. Jest takie rozwidlenie. Może chodźmy jednak tą stroną. Najwyżej, jeśli okaże się być to nieprawidłowa droga, po prostu będziemy zmuszeni się cofnąć. Zawsze chciałem spróbować swoich sił w walce z tą maskarą. Płomienie odbierają potężną ilość zdrowia, więc zaczynamy starać się ich unikać. Twoja śmierć nadchodzi. Muszę mieć więcej esencji. Naprawdę pojawiają się potężne te stwory. Już nie jest tak łatwo ich pokonywać. Mimo że mamy też dużo więcej umiejętności, jednak zadają troszkę więcej tych obrażeń. Widzieliście to? Prawie nas zabiło. Potrzebuję esencji. No way. No nie.
nie, tylko jeszcze mi zagrożenia brakowało. Kto tu jest taki silny? Muszę mieć więcej esencji. Powiem wam, że jest mocniejszy niż nie jeden z bossów, którego pokonywaliśmy. Powiem wam tak, chyba pod R1... tak, był ten napływ krwi. Ja sobie pozwolę tak jakby użyć tej umiejętności. Ona pozwala nam się teleportować i w takich sytuacjach jak teraz, że zostaliśmy tak potężnie przytłoczeni tymi stworami, ona naprawdę nam się przyda. Szczególnie, że tych stworów jest tutaj naprawdę od groma. Nie mam już miejsca. Ej, co to tam? What the... Co to jest? Dobra, chodźmy do miasta, sprzedamy trochę sprzętu, zobaczymy, może coś fajnego też nam się przytrafiło. To sobie ewentualnie zmienimy w ekwipunku. Zobaczmy tak, o, tutaj mam jakieś w miarę lepsze rękawice. Jeżeli chodzi o broń, to ten topór niby wygląda na taki nieco lepszy, bo zadaje więcej obrażeń, no ale de facto, czy jest to warte? Tutaj trochę ten pas jest lepszy, ale mamy, o tutaj, majtasy są lepsze, tu mamy też lepsze buty. Jeśli chodzi o pierścienie, powiedziałabym, że ten jest lepszy, chociaż... Tamten jest legendarny. Dobra, a luknijmy na naszego towarzysza, czy możemy mu coś nowego... No, szczerze, no to 101 obrażeń, 19 to jest niemała różnica, a tutaj to jest lepsze w sumie. Dobra, jeśli chodzi o pierścienie, o, tu jemu damy legendarkę i możemy też mieć lepszą tarczę. Więc w sumie... Udało się wykopać parę cennych rzeczy. Demonów jest zbyt dużo. Możesz coś z tym zrobić? No, staramy się cały czas, nie będę ukrywać. Jak to gorąc. Ej, nie zauważyłam tego. Tutaj mamy jeszcze... to będzie najlepsze. Ale w sumie tak już dosyć konkretnie wyglądamy, jak taki kościotrup. Dobra. To też sobie sprzedamy, to też. No dobra. Weźmy sobie też wszystko naprawmy. I wracajmy do tego krateru. Już naprawdę nie jest to małe wyzwanie tutaj. Szczególnie, że nie jedziemy na najniższym poziomie trudności. Bo jakąś taką poszlakę mamy. Muszę mieć więcej esencji. Ciebie ładne zwłoki. Teraz pytanie, czy tu... Kurczę. Tutaj jeszcze... W sumie tam chyba się zapętlimy. Z tego, co mi się wydaje. A i owszem, przejścia... O Jezus, nie ma. Musimy zejść głębiej. No dobrze, szukamy przejścia. O.
nadzieję, że ta skrzynia nie jest skrzynią pocieszenia. Kurczę, tego się obawiałam. Że będzie to skrzynia pocieszenia, gdyż musimy się teraz wrócić na samą górę. No cóż. I tak bywa. Oj. Do tej pory praktycznie cały czas udawało nam się za pierwszym razem wychwycić dobry kierunek. Też tak jak mówię, te kierunki, w sensie te mapy generują się losowo, za każdym razem mają inny układ. Podobnie jest właśnie z takimi kilkoma przedmiotami do wydropienia w grze, które pojawiają się w konkretnych miejscach, również oczywiście losowo. Już nie pamiętam, co się robiło z tymi przedmiotami, czy chyba się otwierało ten sekretny level. Już w sumie jesteśmy niedaleko. Dobra, jesteśmy. Okaże się, że tutaj to zejście będzie za rogiem, to chyba padnę. Ale... nie, w sumie jest o tyle fajnie, że tam przyszliśmy, bo przynajmniej zdobyliśmy dodatkowe doświadczenie, które jest nam no, po prostu niezbędne do rozwoju w tej grze. Aktualnie mamy 40 level. Z tego, co kojarzę, to 70 jest takim levelem maksymalnym. Potem można jedynie mieć takie levele wyższe, które będą tam potrzebne chyba też do jakichś umiejętności, jeżeli chodzi o rozdawanie punktów. Kurczę, tu mi się znowu rozdwaja droga. No dobra, chodźmy teraz. O, dobra. Idziemy dobrze. Powstanie twojej skundlonej rasy jest największym grzechem stworzenia. Ale twój czas dobiegł końca. W mojej krainie znajdziesz tylko śmierć. Wydęty malachor. Tak, najlepszy był ten król obżarstwa. O, goblin. To ono do nas. Wspaniaczek, tak się jakiś szybko. Muszę mieć więcej esencji. I tutaj mamy przejście. Będą z ciebie ładne zwłoki. Tutaj mamy przejście, czyli praktycznie daleko nie było. Wieża potępionych, poziom pierwszy. Znajdź grzeszne serce w wieży potępionych. Tak jak ostatnio nagrywałam serię z Ratcheta, to tak teraz w tym momencie praktycznie cały czas kojarzą mi się te teksty pana Zurkona odnośnie tego, będą z ciebie piękne zwłoki. W sumie cały czas tutaj się powtarza ten sam tekst. Taka nostalgia się pojawia. O, widzę, że poznałeś już moje córki. Podoba ci się ich towarzystwo? Niezła mamusia. Coś, co może nas zainteresować. Choć szamani, oni tak jakby wskrzeszają tych swoich podwładnych, to jest wkurzające. Luknijmy sobie, jeżeli chodzi o
te umiejętności pasywne. To z esencją zostawię. Dobra, kosy nie używam. Ostatnia posługa. Jeśli odniesiesz śmiertelne obrażenie, otrzymasz chwilową niewrażliwość trwającą 4 sekundy oraz odzyskasz 10% życia za każdego sługę. Efekt ten może zostać wywołany maksymalnie raz na 60 sekund. Otrzymujesz 1% do obrażeń za każdego wroga pod wpływem jednej z twoich klątw. Dobra, niech będzie. Ale de facto mnie interesowała umiejętność związana z golemem, ponieważ odblokował nam się nowy, gnijący golem. Tryb aktywny. Golem pożera zwłoki we wskazanym miejscu, zwiększając zadawane przez siebie obrażenia za każde pożarte zwłoki. O kurczę. W ogóle jak się rozpadł. Mamy gnijącego golema. Dobra, niech będzie za tym gnijący golem. Luknijmy na tę mapę. Tutaj mamy taką półokrągłą. Bieda. Żyją w wiecznej agonii. Nagle po prostu chyba podskoczył nam dwukrotnie po prostu poziom tych stworów. Wale w nich i dosłownie w ogóle im nie leci życie. Zrobiliśmy kółko, a tutaj było można zejść do środka. No co za paskudy. O nie! To daje dużo obrażeń, żeby tego unikać. Uwielbiam zapach walki o poranku. Tutaj jest nasze miejsce. Aj. Dobra, tutaj jest jakby takie wejście. Dokładnie. Wchodzimy na poziom drugi. Twoja obecność mnie cieszy. Każdy krok prowadzi cię bliżej w moje objęcia. Jaka ponętna. Oj, oj, oj. Kolosalna widobestia. Potrzebuję do tego zwłok. Chodźmy faktycznie w tym kierunku. Tu jest zejście. Ale tak jakby niby są schody, ale ich nie ma. Słuchaj, trzeba po prostu iść dookoła. Mi się przynajmniej wydaje. No i tak byłoby logicznie. Potrzebuję esencji. Przydałaby nam się taka umiejętność, która jednak nie dawała potężne obrażenia, a... Oj, oj. A nie zużywała aż tyle tej esencji. Dobra.
się i gnij! Kurczę, no tam jest to zejście. Ale go nie ma. Dobra, zrobimy kółko. Jeżeli nie będzie tam tego wejścia, to zaczniemy myśleć. Jak się tam dostać? Chodźmy tam trochę od tych płomieni. Okej. Jednak coś tutaj z tą minimapą jest. Serce potępionych. Dobra. Ten ból i cierpienie, które odczuwasz. Musisz umierać z niecierpliwości przed naszym spotkaniem. Już nie mogę się doczekać. Zabijają po prostu, jak mnie tylko otoczą, no. Łańcuchy drą ich ciało. A, no tu jest. Posłuchaj ich krzyku. Jakaż to słodka muzyka. Nie, ona jest jakimś pająkiem, że się tak tutaj spuszcza na tej sieci. O, nie. Chyba powinnam się przedstawić. Jakież to pobudzające. Pobaw się z moimi córkami. Nie chciałabym cię wymęczyć. Jakże słodkie będą twoje krzyki cierpienia. Odporowanie do tych... Po niektórych stworów tutaj cierpi do takiego strzału. A, serce można rozwalić. Dobra. Czuję, że z grzesznego serca sączy się krew. O, zapłacisz za to. Chciałem spróbować swoich sił w walce z tą maskarą. O, udało nam się jakąś fajną kostkę zdobyć.
huknę od razu. Aj, zadaję 138 obrażeń. Ale ten młot tak jakby zadaje 219. Dobra, weźmy ją. Zobaczymy, jak nam się będzie walczyło. Jak głęboko sięga ta przeklęta budowla. O, tutaj mamy... poziom drugi tego krateru. Kurczę, blisko. Cały czas idziemy w dół i w dół. Tak blisko. Dobra. Ojej. Konkret. Niesie więcej twojej obecności. Fajnie nazywa się ta broń. Nowa. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Podbój esencji. Porównajmy ją sobie. 453 obrażenia. Inteligencja, witalność. 212 punktów życia za każde zabicie. Punktów obrażeń. No spodziewałam się, że jeżeli będzie to podbój esencji, będziemy dostawali sporą ilość esencji, no ale mimo wszystko i tak zadaje praktycznie dwa razy więcej obrażeń, więc nawet się nie zastanawiam. Wyknijmy sobie też tutaj. Armia umarłych. Mamy niekonwencjonalna walka. Szkielety powstają z ziemi i atakują losowe cele. Zostaniemy przy naszym golemie. Plus tutaj, jeżeli chodzi o klątwy, zniedołężenie, uwiąt. Zwiększa redukcję obrażeń, ale nie zmniejsza już szybkości ruchu. No, też zostaniemy przy tej naszej aurze słabości. Dobra, tutaj mamy wszystko. Chodźmy zatem tutaj w lewą stronę. Nie bój się końca. Okej, tutaj mamy albo w prawo, albo w lewo. Dobra, jak już jesteśmy, to luknijmy w tym kierunku. Dobra, nie ma przejścia. Potężnie pogmatwane są tutaj te mapy. W sensie w tej lokacji oczywiście. Zbadaj przeklętą skrzynię. Okej. Pokonaj pięć fal stworów. Składaj się i gnij.
tej, ostatnia. Muszę mieć więcej esencji. Jest, udało się. Za wykonanie zadania w czasie trzymaliśmy drugą skrzynię w gratisie. Coś fajnego? No szkoda, że nie ma legendarki, ale no cóż, nie zawsze można. Dobra, tutaj się ciągnie jakiś korytarz, więc może to będzie jakby pożądany kierunek. O! Uhuhu! Legendarny napierśnik. Luknijmy od razu. No, szału nie ma, ale... troszeczkę lepszy. Co to za znowu jakiś obżarty? Moja konkubina pokaże ci, co znaczą te słowa. Konkubina? Ta chuda pajęczyca? Jacie! Z takim molożkiem. A to golenie. Nie go. Dobra, tutaj mamy już tak jakby poziom pierwszy tej przeklętej wieży, więc w tym momencie, moi drodzy, to będzie koniec naszego aktualnego odcinka. Do zobaczenia już niedługo. Jak najbardziej zachęcam Was do pozostawienia komentarza oraz łapki w górę, tak samo jak do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Dzięki, cześć!